Dzień dobry bracia i siostry. Dzisiaj jest troszeczkę wiatr, ale to jest właśnie w Holandii. Tu mieszkam, w Assen. To jest region Nord Drens, prowincja Drens. Witam was kochani. Dzisiaj jest 20 luty 2020 rok. Stoją tam bracia i siostry Świadków Jehowych. Nasi bracia, którzy są zbłądzeni tą religią. To jest okropne, że ten niewolnik, tak, ta organizacja Jehowych zniewoliła braci i sióstr. Oni są, potrzebują pomocy, potrzebie. Tak więc ja może się będą krępować, gdy będę miał na zewnątrz kamerę. Tak więc ja schowam do kieszonki, no ale będę nagrywał. Tak więc chcę zadać im kilka pytań. Tylko kilka. Do kogo Paweł, nasz brat w Chrystusie, do kogo, od kogo usłyszał ten głos w Dziejach Apostolskich, rozdział 5, rozdział 9, werset 5. Tam pisze Jezu. Ten, który się narodził w Betlejem ponad 2220 lat temu. Przyszła na świat światłość, ale nie wszyscy ją poznali. My będziemy mówić o tej światłości, o jedynym naszym ojcu. Urszula Olszewska z Rudy Śląskiej, Bogdan Ciecierski, brat kochany z Rudy Śląskiej, Kasia Nieroba z Niemiec, Ewa Lipka z Anglii. To są bracia i siostry w miłości naszego ojca, króla Emanuela. Podejdę do braci i sióstr Jehowych. Teraz chowam telefon, zapytam się, by wyciągnęli słowo ich, które mają zafałszowane, a w którym prawdziwym słowie żywym jest napisane: Jezus Chrystus, Król, jest Królem, nie Panem, jest naszym Ojcem. Jedziemy teraz tu jeszcze jakiś jeszcze jedna osoba jest, brat w Chrystusie, pyta się też. Ja też mam kilka. Pojemy dach. Kijk, broer. Jij broer ook broer, die is ook broer, hè? Ja. Voor Christus, hè? Die is één God, hè? Ja. Christus. Ja? Ja. Ja. Maar één vader. Ik ga vriendelijk vragen om door te gaan. Ja, sorry. Bijbel? We gaan nu vriendelijk vragen om door te gaan. Niet in discussie. Dat hebben we al meerdere keren gezegd. Dus we gaan nu een prettige dag wensen. Dit is broer, hè? Voor de één God, hè? Of niet? Ik wil ook niet eigenlijk dat u aankomt. Nee? Nee, dat wil ik niet. Kijk, hè? Jij presentatie, hè? Nee. We gaan nu... Voor buiten, alleen moet ook binnen, hè? Nee. We gaan niet... Ik alsjeblieft, voor jullie ook. Ja. Of niet? Maar we gaan nu niet... We gaan verder niet praten. Nou, oké. We gaan u een prettige dag wensen. Ja. En ik verzoek u... Tot volgende keer... voor jullie voor vergadering. Ja, maar je weet dat toegaan tot het pand is ontzegd. Ja, oké. Okay. Dus dan mag je. Nou, jesteśmy umówieni z organizacją, tak? Świadków Jehowych, którzy są bracia i siostry. Broer Jezusy? Ja? Nee. Jij broer of niet? Broer. Ik ga niet met deze meneer verder praten. Hè? Meneer, dit is broer. Nee, meneer. Dit is broer, hè? Ja, dit is één God, hè? Of niet? Ja? Je mag gewoon doorlopen. Ja? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Broer? Of niet? Nee, ik ben geen broer. Geen broer? Nee. Jij niet? Nee. Dit is één God, één vader. Nee. U mag doorlopen. Oké. Oké. Okay. dziękuję za zaproszenie do was na vergadering. De zondag of... ja? Ja of niet? Voor jullie vertellen voor die vader, hè? Ja, hoe is vader? Ja.
kunnen beter gaan. Powiedziałem tutaj coś, dis vader, ein vader, dis allemaal jullie ik dis broer. Dis ook broer. Ja? Oké. Ja? Oké. Powiedziałem, kto jest bratem. Będziemy w kontakcie. Przesłałem, kto jest ojcem naszym Zbawicielem. A tak jak przyjmą, czy nie przyjmą, to już to od Ojca zależy, nie od nas. Bo jest jeden Ojciec, jedyny Król, Ojciec Chrystus Emanuel. Jeszcze miałem słowo przesłać, ale zostałem zaproszony. To przyjdę do nich. Nie wiem, to będzie w niedzielę, czy w którymś tygodniu. Oni mają właśnie te spotkania. Tej mówię organizacji, bo to jest religia i braci i siostry zniewoliło to wszystko. Do usłyszenia, kochani, bracia i siostry. Pozdrawiam was z Asen, Zbyszek, brat w Chrystusie, naszego Ojca. My jesteśmy synami i córkami Króla Chrystusa Emanuela. Pozdrawiam, błogosławię.